Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Trader21. Dzisiaj przygotowuję dla Was pierwszy podcast. Być może tego typu nagrania będę nagrywał regularnie. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie mojej pracy, dlatego że bardzo często zasypujecie mnie różnego rodzaju pytaniami i odpowiedź poszczególnej osobie trafia tylko do jednej osoby. Natomiast nagrywając podcasty, na które się będą składały pytania, które nadsyłacie mi mailami, mogą dotrzeć do szerszej publiczności, czyli pomóc, krótko mówiąc, w edukacji społeczeństwa. Bardzo dziękuję w ogóle za zapytania, które przesyłaliście, odkąd zasygnalizowałem możliwość nagrywania podcastów. Pytań do tej pory zeszło około 60. Ja oczywiście z braku czasu nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, natomiast wybrałem kilka, moim zdaniem, najciekawszych. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie. ETF dający ekspozycję na akcje tureckie, odnotował w ostatnim czasie znaczące spadki. Czy jest to przejściowe zawirowanie na rynku, czy oznaka trwałej bessy? Jeżeli o mnie chodzi, to ja rzeczywiście sygnalizowałem w artykule, że rynek turecki zaraz po odzyskaniu władzy przez Erdogana jest relatywnie tanim rynkiem. Dzisiaj, mimo że na rynkach akcji mamy bardzo długą hossę, to doszło do pewnego rozwarstwienia. Rynki akcji w krajach rozwiniętych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, są pięknie drogie. Rynki w krajach rozwijających się są neutralnie wycenione, natomiast jest kilka rynków wybitnie tanich, takich jak Rosja, która mimo bardzo potężnych wzrostów w tym roku jest nadal najtańszym rynkiem na świecie. Jest Turcja, jest ewidentnie surowcowa gospodarka Chile i Nigeria, którą mi podsunął jeden z czytelników, na którą także mam ekspozycję, ale koncentrując się na pytaniu, zwróćcie uwagę na pewną prawidłowość. Ceny akcji w Turcji mniej więcej spadają od 2011 roku. Jest absolutnie zbieżne z rynkami w krajach rozwijających się, bo w 2011 właśnie doszło do takiego pewnego rozwarstwienia. Ceny akcji w krajach rozwiniętych, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, kontynuowały wzrost rozpoczęty w 2009 roku. Natomiast na rynku tureckim dochodziło do spadków, kontynuowanych mniej więcej do dzisiaj. Tutaj macie notowania denominowanego w dolarach ETF-u na rynek turecki, czyli on daje nam ekspozycję jakby na dwie rzeczy. Po pierwsze na cenę akcji w Turcji i po drugie na walutę turecką, czyli na lirę, więc jest pewnego rodzaju wypadkową tych dwóch. Teraz odpowiadając na pytanie, czy potencjał moim zdaniem się wyczerpał do spadków? Nie jesteśmy w stanie absolutnie na to odpowiedzieć, dlatego że to, co się dzieje na giełdzie tureckiej, nie jest tylko i wyłącznie odwzorowaniem rynku tureckiego. Jest to wypadkowa ogólnych trendów czy przepływów kapitałowych na całym świecie. Natomiast jeżeli porównamy Turcję do innych rynków, to Turcja jest tania. Tutaj mamy S&P, współczynnik cena przez zysk. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli zainwestować kapitał dzisiaj na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, to na jego zwrot, zakładając, że spółki będą wypłacały 100% wypracowanego kapitału, musielibyśmy czekać 25 lat. W przypadku Turcji P przez E, czyli współczynnik cena przez zysk, jest na poziomie 9,5. W odniesieniu do wartości księgowej Turcja 1,3 kontra Stany 2,9. Średnia dla rynków rozwijających się, do których zaliczana jest Turcja, znacznie powyżej poziomów tureckich. 1,5 i 11,2. Czyli nawet odnosząc cenę akcji w Turcji do tylko i wyłącznie rynków rozwijających się, które są drogie, to ceny akcji w Turcji w porównaniu do innych rynków są nadal tanie. Teraz przyjrzyjmy się troszkę samej sytuacji w Turcji. To jest poziom długu. 33%. Dzisiaj wydaje mi się, że poza Singapurem i Norwegią nie ma na świecie ani jednego kraju rozwiniętego, który mógłby się pochwalić tak niskim długiem. Średnia dla Unii Europejskiej około 90% w relacji do PKB. Dla Stanów Zjednoczonych 102, 104. Pewnie jak pod koniec roku zweryfikujemy rzeczywisty dług, okaże się, że to będzie 107. W przypadku Turcji jest to 32%. Co bardzo istotne, w Turcji mamy relatywnie wysokie stopy procentowe, wynoszące obecnie 7,5%. Ja zaznaczyłem ten okres, to jest był początek 2014 roku. Czemu to jest tak istotne? To był moment, kiedy fundusze inwestycyjne czy fundusze hedgingowe zaczęły masowo wycofywać kapitał
z rynków rozwijających się. Polski to szczególnie mocno nie dotknęło, natomiast Turcji tak. Turecka lira w tamtym czasie się osłabiła i żeby przeciwdziałać ucieczce kapitału, turecki bank centralny podniósł dosyć znacząco stopy procentowe z 4,5% do 10%. Jest to o tyle istotne, że bank centralny był w stanie podnieść tak bardzo stopy procentowe, nie wywołując problemów gospodarczych. Bo gospodarka Turcji na tle innych krajów rozwija się w miarę przyzwoicie i co ważne, kraj ten ma bardzo niski dług. Czyli jeżeli w skali globalnej powrócimy do cykli podwyżek stóp procentowych, a za niecałe 3 tygodnie czeka nas najprawdopodobniej podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych, to dla takich krajów jak Turcja niekoniecznie musi się to negatywnie przełożyć na gospodarkę i tym samym na wyceny akcji. Także jeżeli o mnie chodzi, Turcja jest jednym z czterech rynków, na którym posiadamy akcje. I to się absolutnie nie zmieni. Czy ceny akcji mogą dalej spaść? Oczywiście, ale potencjał spadkowy giełdy w Turcji w porównaniu do innych rynków jest relatywnie mały, zwłaszcza w porównaniu do potencjalnego wzrostu. Kolejne pytanie. W odcinku 981 Kaiser Report Mike Maloney pokazał wykres, na którym widać było dramatyczny spadek tempa cyrkulacji pieniądza w USA oraz wzrost bazy monetarnej. Wykres wskazywał, że baza monetarna wzrosła tyle, o ile spadło tempo cyrkulacji, czyli dodruk zniwelował spadek tempa cyrkulacji. Czy taki spadek tempa cyrkulacji nie powinien być bardziej zauważalny niż obecnie? To jest wykres, na który powołał się Mike Maloney czy Kaiser. Widzimy rzeczywiście drastyczny wzrost bazy monetarnej po 2008 roku z poziomu jakichś 800 miliardów do 4 bilionów obecnie oraz spadek tempa cyrkulacji pieniądza. Problem jest taki, że ani cyrkulacja pieniądza, ani wzrost bazy monetarnej to nie są jedyne czynniki wpływające na inflację. Inflacja jest wypadkową kilku rzeczy. Jeżeli rośnie nam nie tyle baza monetarna, co ogólna ilość pieniądza w obiegu, najczęściej określana jako M3, to rośnie nam inflacja. Drugim czynnikiem jest właśnie tempo cyrkulacji pieniądza, na którą powołuje się Mike Maloney. Czyli jeżeli rośnie nam tempo cyrkulacji pieniądza, czyli jeżeli ludzie szybciej wydają pieniądze, jeżeli pieniądz szybciej krąży w gospodarce, to rośnie nam inflacja. Z drugiej strony mamy coś takiego jak naturalną deflację, czyli spadek cen produktów wynikający z postępu technologicznego. I on zazwyczaj wynosi 1,5 do 2% rocznie. Czyli gdybyśmy mieli stałą podaż pieniądza M3, jeżeli tempo cyrkulacji byłoby niezmienne, to mielibyśmy do czynienia ze spadkiem cen mniej więcej jakieś 2% rocznie. Mi jest bardzo ciężko określić, tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy spadek tempa cyrkulacji pieniądza akurat w takim, a nie innym stopniu wystarczająco odzwierciedla wzrost bazy monetarnej. Z bazą monetarną jest ten problem, że jest to tak naprawdę bilans banku centralnego i nijak się to ma do ogólnej ilości pieniądza w obiegu. Jeżeli bank centralny dodrukowuje waluty, skupuje za to na przykład obligacje, na które nie ma kupców, czy akcje, tak jak Bank Japonii czy Szwajcarski Bank Centralny, to te pieniądze nie przedostają się do gospodarki, przynajmniej nie wszystkie. Część pieniędzy rzeczywiście się przedostanie, na przykład pieniądze, które zostaną dodrukowane i sfinansujemy nimi na przykład deficyt budżetowy. Czyli jeżeli rząd chce przeprowadzić jakieś inwestycje, zbudować drogi, lotnisko i finansuje te pieniądze dodrukiem, czyli zwiększając po prostu swoje zadłużenie, to te pieniądze rzeczywiście trafiają do wykonawców, później do podwykonawców i ostatecznie do przeciętnego Kowalskiego. I w ten sposób mamy czynnik wywołujący wyższą inflację. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli wierzyć miarom na przykład Chaput Index mierzących średnią zmianę cen 500 najczęściej kupowanych produktów, to ceny nam rosną o jakieś 10% i jest to w miarę zbieżne z tym, co mówi John Williams, Shadow Stats, którego metodologia liczenia inflacji jest ostatnio poddana bardzo silnej krytyce. Natomiast inflacja w przypadku Stanów Zjednoczonych jest też wypadkową jednego czynnika. Świat pozbywa się dolarów. My tego nie widzimy
na kursach, dlatego że chociażby umacnia się w ostatnim czasie dolar. Natomiast taki poziom równowagi mamy wtedy, kiedy świat skupuje mniej więcej obligacje amerykańskie za 600 miliardów rocznie. Natomiast dane za ostatni rok pokazują, że świat się wyzbywa jakichś 200 miliardów rocznie, czyli mamy 800 miliardów deficytu. Kurs dolara udaje się utrzymać tylko ze względu na zakulisowe działania banków centralnego oraz Exchange Stabilization Fund, który najprawdopodobniej, mając darmowy kredyt Fed, z którego nie musi się spowiadać, skupuje obligacje, których nikt nie chce. Także jeżeli chodzi o ten wykres i odzwierciedlenie tempa cyrkulacji pieniądza i bazy monetarnej, to jest po prostu piekielnie trudny temat do mówienia, dlatego że mamy zbyt dużą ilość zmiennych w tym przypadku. Kolejne pytanie. Dlaczego dodruk dolara, funta oraz jena nie spowodował ich znacznego osłabienia względem walut, które nie są drukowane? Na przykład złotówka powinna umocnić się trzykrotnie względem dolara. To jest właśnie ta dysproporcja pomiędzy bazową podażą dolara, czyli tak, nie tyle dolara, co każdej waluty, czyli bilansem banku centralnego, a ogólną podażą waluty, która jest w obiegu. W Stanach Zjednoczonych od dawna nie publikuje się tej najbardziej miarodajnej podaży, czyli M3, po to, żeby nie pokazywać, jaką mamy rzeczywistą inflację w Stanach Zjednoczonych. MZM jest to tak naprawdę pewien ekwiwalent M3. On nie jest idealny, ale jest to miara podaży najbardziej zbliżona. I zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Baza monetarna od 2008 roku wzrosła rzeczywiście z 800 miliardów do 4 bilionów. To wykres nie jest w pełni dokładny. Natomiast baza monetarna MZM, czyli to, o co nam chodzi, wzrosła z 8 bilionów dolarów do 15, czyli tak naprawdę podwoiła się podaż pieniądza. Natomiast jeżeli chodzi o kursy walut, to banki centralne wymieniają się dodrukiem w określonym czasie. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do destrukcji jednej waluty. Przykładowo, gdyby nagle inwestorzy zaczęli uciekać od funta czy od jena, w tym kraju pojawiłaby się hiperinflacja i załamałby się system bankowy. Dzisiaj systemy bankowe są niesamowicie powiązane ze sobą. I banki centralne nie mogą sobie pozwolić na to, aby doprowadzić do jakiegoś wydarzenia, którego nie mogą kontrolować. Więc cała polityka banków centralnych jest koordynowana na poziomie Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Jeżeli waluta danego kraju traci oparcie, inwestorzy się od niej odwracają, banki centralne zmieniają politykę w taki sposób, żeby odwrócić trend. Tutaj czytelnik dobrze zapytał, czemu na przykład jen się nie osłabia, mimo że Bank Centralny Japonii, kolor czerwony, drukuje jak szalony. Otóż jen jest tak zwaną walutą carry trade, czyli zaciągamy kredyty w jenie po to, żeby inwestować w ryzykowne aktywa. Tyle, że ostatnie 2 lata to jest ucieczka od ryzykownych aktywów. Czyli jeżeli wiele kredytów, które były w dobrych czasach zaciągnięte w jenach, teraz są spłacane, powoduje to automatyczne umocnienie jena, tak zwane odwrócenie od carry trade. Czyli jeżeli chodzi o waluty, to nigdy nie jest tak prosto. Dodruk nigdy bezpośrednio nie wpływa na umocnienie czy osłabienie waluty. W przypadku jena odwrócenie carry trade jest dużo, dużo silniejsze od samego dodruku, który powoduje w przypadku Japonii jedynie zwiększenie zadłużenia, zwiększenie bilansu banku centralnego oraz podtrzymywanie wysokich cen nieruchomości oraz akcji. Dlatego, że japoński bank centralny bardzo intensywnie skupuje te dwa typy aktywów poprzez japońską giełdę. Ostatecznie Bank of Japan dzisiaj już posiada więcej niż 50% wszystkich ETF-ów notowanych na giełdzie w Japonii. Kolejne pytanie odnośnie stóp procentowych. Jak duże jest prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz jakie mogą być tego konsekwencje? Przez ostatnie kilka lat obstawiałem, że Fed nie podniesie stóp procentowych. Raz się pomyliłem. W grudniu 2015 roku, kiedy Fed ostatecznie podniósł stopy procentowe,
Nie tyle dlatego, że gospodarka Stanów Zjednoczonych się fantastycznie rozwija, rośnie inflacja i trzeba zapanować nad nią, lecz dlatego, że po 1,5 roku zapowiedzi odnośnie podwyżek stóp procentowych Fed tak naprawdę zaczął tracić już jakąkolwiek wiarygodność. Podniesiono stopy procentowe rzeczywiście o 25 punktów bazowych, 0,25%, po czym zapowiedziano kolejne podwyżki stóp procentowych. W tym roku miało być 4, ja obstawiałem dalej, że podwyżek nie będzie. Podwyżki rzeczywiście nie było w styczniu, lutym, marcu i tak dalej. We wrześniu także, mimo że miało być bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Teraz widząc jednak sytuację na rynkach finansowych, uważam, że Fed podniesie stopy procentowe. Będzie to jedyna podwyżka w tym roku. Czemu uważam, że do tej podwyżki dojdzie? Dlatego, że rynek to sygnalizuje bardzo silnie. Fed piekielnie boi się wywołania paniki na rynkach finansowych. Dzisiaj jednak bardzo wielu inwestorów uważa, że dojdzie do tej podwyżki. Zwróćcie uwagę, już 90 prawie procent osób uważa, inwestorów uważa, że do podwyżki dojdzie. Co więcej, ta podwyżka według moich szacunków będzie większa niż ostatnim razem. To nie będzie 0,25%, będzie to albo 0,5%, albo 0,75%. Czemu Fed tym razem ma podnieść stopy procentowe, mimo że nie robił tego przez cały rok? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że bardzo wielu inwestorów spodziewa się podwyżki, czyli jeżeli większość inwestorów jest przekonana o tej podwyżce, to tak naprawdę jest ona zdyskontowana już w cenach aktywów. Jest małe prawdopodobieństwo, że taka podwyżka wywoła panikę na rynkach finansowych, podobną do tej z końca zeszłego roku. Jak pamiętacie, styczeń 2016 roku był jednym z najgorszych lat w historii S&P. Ceny akcji spadały nieprzerwanie przez kilkanaście dni. I był to właśnie efekt podwyżenia, przepraszam, stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj, kiedy wszyscy się tej podwyżki spodziewają, to ona jest już uwzględniona w cenach wielu aktywów i impact na rynki finansowe powinien być relatywnie mały. Drugi czynnik to jest wzrost LIBOR-u, jak i wzrost rentowności obligacji. W ostatnim czasie wzrosła zarówno rentowność obligacji, czyli odsetek, jakie płacą, jak i LIBOR-u, czyli ceny, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Czemu to jest takie istotne? Dzisiaj mamy spore rozwarstwienie. Stopy procentowe utrzymywane przez Fed są na poziomie 0,25 punktu procentowego. A mimo to obligacje, LIBOR mamy na poziomie powyżej 1%, natomiast obligacje oferują nam odsetki powyżej 2%. I dla przeciętnego Kowalskiego trzymanie pieniędzy na koncie w banku, które nie generuje nic, versus kupienie obligacji, które mogą mu zapewnić 2% odsetek, bądź być może więcej, jeżeli obecny trend się utrzyma, może być ciekawą okazją inwestycyjną. I takie przesunięcie kapitału z systemu bankowego z lokat w kierunku obligacji może drastycznie obniżyć płynność w systemie bankowym. Jeżeli do tego dojdzie, to wiele banków centralnych, wiele banków komercyjnych może mieć problem z pozyskaniem depozytów, co z kolei może przełożyć się na problemy w systemie bankowym do tych, jakie mieliśmy w 2008 roku, które skończyły się upadkiem Lehmana i rozpoczęciem wielkiego kryzysu finansowego. Także tym razem Fed może być zmuszony, jest zmuszony, tak mi się wydaje, przez rynki finansowe, przez pewne mechanizmy rynkowe, rzeczywiście do podniesienia stóp procentowych. Jakie mogą być konsekwencje? Jest im bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że po pierwsze już częściowo rynki zdyskontowały podwyżkę stóp procentowych. Dolar nam się umocnił, surowce i złoto, czyli tak zwane aktywa będące antydolarem, sporo straciły w ostatnich tygodniach. Także moim zdaniem pewien ruch już został zdyskontowany. Gdyby do podwyżki jednak nie doszło, to najprawdopodobniej będziemy mieli odwrócenie dolara, dolar się zacznie osłabiać oraz wzrosty będziemy mieli na surowcach oraz na metalach szlachetnych. Natomiast czy ewentualne podniesienie stóp procentowych zostało już zdyskontowane całkowicie przez to, co się dzieje podczas ostatnich dni? Tego nie wiem.
Co więcej, prognozowanie dzisiaj czegokolwiek jest piekielnie trudne. Przypomnijcie sobie sytuację po Trumpie. W trakcie pierwszych 8 godzin mieliśmy naturalną reakcję rynków finansowych na wybór Trumpa. Czyli giełda w Stanach Zjednoczonych na otwarciu traciła 3%, złoto podrożało kilka procent, spółki wydobywcze GDXJ na przykład wzrosło 10%. W tym czasie do gry włączył się Plunge Protection Team, Exchange Stabilization Fund i wiele banków centralnych. Nawet Stan Druckenmiller, który jest pewną wyrocznią dla wielu inwestorów w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że nie ma już przesłanek za inwestowaniem w złoto i on się pozbywa całego swojego złota. Jaki cel miało to wywołać oraz co Druckenmiller na tym zyskał? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że to są decyzje, które zapadają za zamkniętymi drzwiami. W każdym razie to, co się działo w kilka godzin po wyborze Trumpa, pokazało, jak silnie są dzisiaj manipulowane rynki finansowe. Także jedyne, co nam zostaje, to trzymanie się fundamentów zdrowego rozsądku, dlatego że w dłuższym terminie to się zawsze bardzo fajnie przekłada na decyzje inwestycyjne. Kolejne pytanie od czytelnika, który shortował Simon Property Group, podobnie jak ja. Czy potencjał Simon Property Group się już wyczerpał? Zwróćcie uwagę na notowania SPG. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Simon Property Group, jest to REIT w Stanach Zjednoczonych, czyli fundusz inwestujący stricte w nieruchomości komercyjne pod wynajem. Kupuje nieruchomości, wynajmuje je i jak to REIT musi większość przychodów z najmu wypłacać swoim udziałowcom. Na przestrzeni ostatnich 8 lat notowania SPG wzrosły dziesięciokrotnie. Jeżeli chodzi o wskaźniki takie finansowe, SPG ma CAPE na poziomie 48 kontra 23 średnia dla branży. Współczynnik cena przez zysk 30 kontra średnia dla branży 15, cena przez sprzedaż 10 kontra 7. W przypadku wartości księgowej już mamy totalne rozjechanie. Także jeżeli o mnie chodzi, Simon Property Group absolutnie nadal jest fantastycznym materiałem do zarabiania na spadkach. Ja w którymś komentarzu, nie pamiętam pod którym artykułem, wspomniałem już, że ja chwilowo zamknąłem shorty na SPG z przyzwoitym zyskiem, dlatego że technicznie SPG spadło do takich poziomów, przy którym oczekiwałem korekty. Korekta, czyli to odbicie, było zbyt słabe, natomiast najprawdopodobniej za kilka dni będę otwierał ponownie krótką pozycję, która w moim mniemaniu na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy, bądź może roku, powinna się bardzo przyzwoicie spłacić. Natomiast czy Simon Property Group może, czy akcje Simon Property Group mogą rosnąć? Oczywiście, że mogą. Bo Fed zamiast obniżyć stopy procentowe, podwyższyć stopy procentowe, może je utrzymać, albo może je podwyższyć, po czym Fed uruchomi dodruk. Za świeżo drukowane pieniądze może skupić nie tylko obligacje amerykańskie, ale może zacząć skupować też akcje na amerykańskiej giełdzie, tak jak już to robi Szwajcarski Bank Centralny czy Bank Japonii. Także w inwestowaniu niestety nikt nam nie da żadnej gwarancji, natomiast ja wolę shortować ekstremalnie drogie aktywa, przygotowując się na scenariusz deflacyjny, czyli krach. Coś poszło nie tak na rynkach finansowych i doszło do niekontrolowanych spadków, jak i na scenariusz inflacyjny. Natomiast w scenariuszu inflacyjnym posiadam po prostu akcje, głównie w krajach rozwijających się i to te najtańsze rynki, tak jak wspomniałem wcześniej. Chile, Rosja, Turcja, Nigeria. Być może za jakiś czas dołączę do tego Polskę. Nie ze względu na to, że ceny akcji w Polsce są jakoś specjalnie tanie, bo nie są, są neutralnie wycenione. Natomiast złotówka nasza bardzo się osłabiła i w porównaniu do innych walut moim zdaniem jest tania. Ostatnie pytanie. Przepraszam, przedostatnie. Na rynku metali szlachetnych doszło do silnych spadków. Czy oznacza to zmianę trendu? Moim zdaniem niekoniecznie. To, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie, a konkretnie spadkom cen, ale tylko i wyłącznie w ujęciu dolarowym, zawdzięczamy dosyć silnemu umocnieniu się dolara. Czemu do tego umocnienia dolara doszło? Dlatego, że inwestorzy oraz rynki finansowe są przekonani,
że 14 grudnia dojdzie właśnie do podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Kolorem zielonym zaznaczyłem Wam indeks dolara, czyli siły dolara w porównaniu do podstawowych walut, czyli do euro, do funta, jena, franka szwajcarskiego i bodajże korony szwedzkiej. Zwróćcie uwagę, co się tutaj stało. Pomiędzy okresem, połową 2014 roku, a połową 2015 roku, dolar nam się umocnił z 80 punktów do 100. Czemu do tego doszło? Dlatego, że Fed przez 1,5 roku trąbił o tym, że podniosą stopy procentowe. Mimo, że tego nie zrobił. Fed podniósł stopy dopiero pod koniec 2015 roku. W tym miejscu. Natomiast cały ten ruch wzrostowy został wygenerowany, dlatego że ludzie myśleli, że zostaną podniesione stopy procentowe. I kiedy stopy procentowe zostały podniesione, osiągnęliśmy już maksimum. Jeżeli byście się przyjrzeli ostatnim 5 cyklom podwyżek stóp procentowych, to okazałoby się, że dolar osiągał maksimum w momencie pierwszej podwyżki, po czym dochodziło do spadków. Tylko w jednym przypadku dolar utrzymał swoją siłę przez kilka kolejnych lat. I dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. Tutaj dolar rósł w efekcie oczekiwań co do wzrostu. I tutaj podobnie. Czemu mówię o tym dolarze? Dlatego, że kiedy rośnie nam dolar na indeksie dolara, czyli dolar drożeje względem innych walut, automatycznie przekłada się to na spadki cen złota i surowców. Zwróćcie uwagę, jak prawie perfekcyjnie odwrotną korelację mamy. Ceny złota rosną, dolar spada. W pewnym momencie dolar osiąga 70 na indeksie dolara, w tym samym czasie złoto osiąga 1900 dolarów za uncję. Następnie złoto zaczyna spadać, dolar się umacnia. To jest prawie perfekcyjnie odwrotna korelacja. I to moim zdaniem stało właśnie za ostatnimi spadkami na rynku metali szlachetnych. Natomiast, jak powiedziałem, te spadki przełożyły się głównie na cenę dolarową. Ze względu na osłabienie się złotówki, jak i wielu walut, rynków rozwijających się, może z wyłączeniem dolara, nie dolara, tylko rubla, to ceny metali szlachetnych praktycznie utrzymywały się bez zmian. Kolejne pytanie. Od początku roku ceny akcji BHP Billiton oraz Rio Tinto prawie się podwoiły. Co z tego wynika? Czy możliwe są dalsze wzrosty? Moim zdaniem tak. Ja między innymi posiadam akcje i Rio Tinto, i BHP Billiton. Tutaj macie nałożone na siebie wykresy obydwu korporacji. Dla tych, którzy nie wiedzą, i Rio Tinto, i BHP Billiton są to jeden z większych na świecie koncernów zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców, zarówno metali przemysłowych, jak i ropy pochodnych itd. I rzeczywiście, od początku roku ceny akcji prawie się podwoiły. Natomiast z obecnych poziomów, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy ciągle relatywnie nisko. W 2009 roku osiągnęliśmy bardzo poziomy zbliżone do poziomów z początku tego roku, kiedy to kilkakrotnie sygnalizowałem, że mamy bardzo niskie ceny w surowcach. Tutaj macie indeks CRB na przestrzeni ostatnich 16 lat, który pokazuje, gdzie są surowce. Ten wykres nie jest idealny, bo on uwzględnia w sobie contango, ale uwzględnia też inflację. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę destrukcję walut papierowych oraz contango, to możemy przyjąć, że on w dłuższym terminie dobrze odwzorowuje ceny surowców. Czyli mimo, że ceny surowców od początku roku wzrosły nam o kilkanaście procent, co przełożyło się także na wzrosty spółek wydobywczych, to nadal jesteśmy na bardzo niskich poziomach i moim zdaniem ruch surowców i ruch cen akcji spółek wydobywczych będzie nadal kontynuowane. To, co obserwujecie na tym wykresie, jest to relacja cen spółek zajmujących się wydobyciem i przetworzeniem surowców w relacji do S&P. Zwróćcie uwagę na pewną prawidłowość. Ostatnim razem spółki surowcowe czy energetyczne były tak tanie w 1998 roku. Mówię tak tanie w relacji do ceny przeciętnych akcji notowanych na S&P. Po tym czasie weszliśmy w hossę. Co to oznaczało?
Gdybyśmy mieli wrócić, gdyby ceny akcji takich spółek jak Rio Tinto czy BHP Billiton miały wzrosnąć tylko bądź wyrównać długoterminową średnią, to ich cena akcji musi wzrosnąć o jakieś 150%. I dopiero wtedy będziemy na poziomie średnim. Nie mówię o dojściu do takich poziomów jak w 2008 roku, kiedy mieliśmy po raz ostatni wielką hossę surowcową. Ceny miedzi po 10 tysięcy dolarów za tonę, ropę po 150 dolarów. Czyli moim zdaniem ceny akcji i Rio Tinto i BHP Billiton, jak i wielu innych spółek surowcowych, jak chociażby KGHM, mają jeszcze nadal spory potencjał do wzrostów. Czemu ja koncentruję się na takich firmach, a nie mniejszych? Ze względu na dywersyfikację geograficzną. Staram się nie wybierać poszczególnych firm, które inwestują tylko w jednym kraju, jak na przykład KGHM w Polsce, dlatego że rząd będący w potrzebie może nakładać kolejne podatki na KGHM po to, żeby ratować budżet. No, zdesperowani ludzie robią desperackie rzeczy. Także staram się wybierać globalne koncerny, niedowartościowane, ale takie, które mają w miarę szeroką dywersyfikację geograficzną. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za czas, który poświęciliście na wysłuchanie podcastu. Mam jeszcze do Was wielką prośbę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat podcastu. Czy on powinien mieć, czy powinien koncentrować się na jednym temacie, szerzej go omawiać? Czy powinienem omawiać kilka, pięć, sześć zagadnień, tak jak teraz? Jaka Waszym zdaniem powinna być optymalna długość podcastu? Ostatecznie nie nagrywam tego na siebie, tylko nagrywam to do Was, dla Was. Także będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi. Dzięki temu podcasty będą bardziej przyswajane dla Was. Trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia kolejnym razem.